Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Oddajmy cześć Branowi z klanu Tirseak. Niechaj echo poniesie dźwięki między klifami. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Skellige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Przedstawisz mnie? Oto mój przyjaciel Geralt, a to Birna, wdowa po zmarłym branie. Królowa matka, miło mi cię poznać, Geralcie. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, ale w takim dniu jak dzisiaj nie mogę sobie pozwolić na przyjemność długich konwersacji. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. Nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Ale czasem trzeba się przemóc. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Co przywieźliście na pożegnalną ucztę? Chleb, owczy ser. Bo nasz wóz to cały wyładowany jest łupami wydartymi czarnych. Wiesz, Geralt, nurtuje mnie pewna kwestia. Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. Pamiętaj. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivi. Zaszczycony jestem. Mi również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? Ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Silny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Przybacz, pamiętam nasze spotkanie sprzed lat, ale nie mogę sobie przypomnieć twojego imienia. Ceres Ancreid. Ojciec Krach i brat Hjalmar zowią ją Przepióreczko. Ceres zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry,
A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmarów. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożegnam się z ludem. Ruszajmy! Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest 5 dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Tylko bez żadnych oszustw. Wygrałem, ale tylko o włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórko. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania, napijmy się! Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać, ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. No, w twoim wieku nie przystoi. A tobie nie wstyd? Wstyd? Z jakiego powodu? Królowa bójnie z królem w ostatni rejs. Co my patrzyłem? A inni mówią, że Udalry kto spróbuje na to siebie, gada i mięsa źleć nie chce. Zostawiłem ciebie. Powiedz mi, Lugos, dlaczego wszyscy... Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to jarlowie. Donaran Hindar i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Tu i teraz. Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz, pizdo. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje.
Ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfjall. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wychędożę kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedno, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mieszać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Uspokój się, Lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła, jak wojować. Faktycznie, nie było to moim zamiarem. Chodź, Geralt. Zdaje się, że wyczerpaliśmy ten. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Nie wspominałaś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu, maski Uroborosa. Będzie nam potrzebna. Chodźmy, Geralt. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Może jakieś kroki. Cii, strażnicy. Schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Było blisko. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla Myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż, tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę.
Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem myszowora. Wygląda jak żywy. W Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzałę. Wygląda jak żywy. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły. Uważaj, Jen! Potwory. Zbliżają się. Są wszędzie. To dziwne. To pomieszczenie pachnie grzybami. Moim zdaniem ten pan jest wąsł na swoim skrotanem. Jednego mniej! Kończmy. Co się dzieje? Miałeś halucynację. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Wejdźmy do środka, Geralt. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Oto i pracownia naszego druida. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Maska Uroborosa musi gdzieś tu być. Cudowny świat insektoidów, rośliny rytualne. O proszę, fabularyzowana biografia Raymonda Marlowa. Żeński owoc. O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. A jakby mu wcisnąć w łapę szyszkę? Nic z tego, fałszywy trop. Może mi jeszcze coś wpadnie w ręce. Porozglądam się po laboratorium. Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. Czaszka dziecka?
Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Krasnoludzki trójniak. Spróbujmy jeszcze raz. A co powiesz o małej czaszce posągu? Nie jesteś niezdecydowanym księciem. A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Chyba zadziałało. Kto by pomyślał? Myszowór lubi się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. Jesteśmy na miejscu. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... To pułapka! Zostaliśmy w niej! Wspaniale. Ta nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić, albo umrzemy. Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie!